Hej, dzisiaj wam pokażę jak w prosty i szybki sposób testować wasze gry z Unity na ekranie waszego telefonu. Pierwsze co musimy zrobić to wejść w ustawienia na naszym telefonie, zjechać na sam dół do zakładki informacje o telefonie. Tutaj 8 razy musimy kliknąć w numer kompilacji. Jeśli macie telefon Xiaomi, tak jak ja, 8 razy musicie kliknąć wersja MIUI. Po ósmym razie powinna wam się pokazać wiadomość, w porządku już jesteś programistą. Teraz przechodzimy do zakładki dodatkowe ustawienia, a następnie opcje programistyczne. Tutaj musimy włączyć opcję debugowanie USB. Jeśli mamy już ją włączoną, wchodzimy w sklep Play, a tutaj wyszukujemy aplikację o nazwie Unity Remote. Musimy się upewnić, że instalujemy wersję z piątką na końcu. Jeśli już ją zainstalowaliśmy, to ją otwieramy i telefon na razie zostawiamy w spokoju. Teraz włączamy przeglądarkę i idziemy pod adres, który Wam podam w opisie filmu. Tutaj pobieramy SDK Androida. Zwróćcie uwagę, żeby pobrać tylko linię koment bez Android Studio w pakiecie. Ty już to pobierzemy, otwieramy instalator. Instalator po drodze upewni się, że macie zainstalowaną Javę. Jeśli nie macie, będziecie musieli ją dodatkowo zainstalować. Tutaj podajemy adres, w którym ma być zainstalowane SDK. Ja już to zainstalowałem. Po zainstalowaniu otwieramy Android SDK Manager i tutaj wybieramy elementy, które mają zostać pobrane oraz zainstalowane. W folderze Tools wybieramy Android SDK Tools, Android SDK Platform Tools oraz Android SDK Build Tools. W folderze Extras wybieramy Google USB Driver. Wybieramy też Android w takiej wersji jaką mamy na telefonie. W moim przypadku jest to 4.4.2. Jak już wszystko się pobierze i zainstaluje, otwieramy nasze Unity. Tutaj wchodzimy w zakładkę File, a następnie Build Settings. Tutaj w Platform zaznaczamy Android. Jeśli nie macie zainstalowanego modułu Androida, tutaj powinien pokazać się przycisk, po wciśnięciu którego Was przeniesie na stronę, gdzie pobierzecie ten moduł? I wystarczy go zainstalować. Po zainstalowaniu tego modułu trzeba ponownie włączyć Unity i teraz powinno się pokazać tak jak u mnie. Tutaj klikamy Switch Platform. Teraz platforma, pod którą się buduje gra, będzie ustawiona na Androida. Teraz klikamy Player Settings i powinny pokazać się opcje po prawej stronie ekranu. W Resolution and Presentation zmieniamy Default Orientation na Portrait albo Landscape Rise w zależności jaką grę robicie. Następnie w Other Settings. Zmieniamy minimum API level na Android, pod którego robicie. W moim przypadku jest to 44. Następnie w bundle identifier trzeba zmienić na com.android.nazwa waszej gry. Gdy już to macie zrobione, przechodzimy do edit preferences, a następnie external tools. Tutaj w zakładce Android musicie podać ścieżkę do SDK, które właśnie instalowaliśmy. Gdy już to zrobicie, przechodzimy do edit project settings. Editor, i tutaj w Device musicie zaznaczyć Any Android Device. Gdy to zrobicie i wciśnicie Play, gra powinna pokazać się również na ekranie waszego telefonu. Teraz widzimy, za każdym razem, jak włączę Play w edytorze w Unity, gra odpala się również na komórce. I możemy ją testować na naszej komórce, czy wszystko działa tak jak należy. I to wszystko. Dzięki wielkie i do zobaczenia.